Monotonne i nijakie życie seksualne to jedna z głównych przyczyn rozstań, zdrad w związkach i znikania bez śladu po randce, która wydawała się obiecująca. Innymi słowy, jeśli nie wiesz, jak zadowolić kobietę w łóżku, z pewnością w pewnym momencie straci ona zainteresowanie tobą. Dziś pokażę ci trzy najłatwiejsze sposoby na zapewnienie kobiecie intensywnych orgazmów, dzięki którym seks będzie tak przyjemny i zabawny, że uzależni się od ciebie. Tak naprawdę, stosując te metody, aby zaimponować jej w intymności, zacznie cię błagać, abyś dzielił łóżko przy każdej okazji. Dzięki tym trzem metodom możesz sprawić, że będzie krzyczeć z orgazmicznej przyjemności. Więc uważaj i oglądaj do końca, pokochasz to. Łechtaczka to punkt największej przyjemności na kobiecym ciele. Ma więcej zakończeń nerwowych na centymetr kwadratowy niż jakakolwiek inna część ciała, zarówno męska jak i żeńska. Innymi słowy, jest to bezpośrednia brama do kobiecego orgazmu. To najprostsza metoda. Punkt G znajduje się około 4 do 5 cm w ciele kobiety, na szczycie ściany pochwy. Zwykle ma postać małego, mięsistego guzka lub gąbczastego guzka. To miejsce jest również bardzo wrażliwe i pełne przyjemnych zakończeń nerwowych, co czyni go kolejnym gorącym miejscem do orgazmu. Wszystko, co musisz zrobić, to upewnić się, że jest włączony. Jedną z najbardziej zmysłowych rzeczy, jakie możesz zrobić w łóżku, jest zapytanie kobiety, co lubi. Większość kobiet wie, co lubią i czego chcą w łóżku, jak chcą być dotykane, z jakim rytmem, naciskiem. Jeśli masz doświadczenie seksualne, prawdopodobnie wiesz, co działa dla ciebie i dla niej. Dziękujemy za obejrzenie tego filmu. Jeśli ci się spodobało, nie zapomnij zostawić lajka i subskrybować, aby oglądać kolejne filmy.